Awantura na sesji Rady Łodzi. W kierunku radnych poleciał papier toaletowy. Strajkujący zakłócili sesję Rady Łodzi. Okrzyki i obrzucanie papierem toaletowym. Pracownicy socjalni miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Łodzi zakłócili w środę obrady Rady Miejskiej. Rzucali w samorządowców papierem toaletowym, wznosili głośne okrzyki, odtwarzali dźwięki syren. Strajkujący prowadzą podobne akcje od kwietnia. Domagają się podwyżek. Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych MOPS w Łodzi ogłosił strajk pod koniec kwietnia. Ponad 100 zatrudnionych w ośrodku domaga się lepszych warunków pracy i wyższych pensji. Strajk obejmuje m.in. blokady komunikacyjne w mieście i zakłócanie obrad Rady Miejskiej. Strajk pracowników MOPS. Radni odrzucili wniosek. W środę pracownicy MOPS zajęli miejsca na balkonie. Gazeta Wyborcza informuje, że strajkujący rozwiesili transparenty mówiące m.in. o głodowej płacy pracowników socjalnych. Przewodniczący opozycyjnego klubu Pis Radosław Marzec złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt informacja prezydent miasta Łodzi na temat sytuacji w MOPS. Propozycja spotkała się z aprobatą protestujących, a radny został nagrodzony brawami. Wniosek został jednak odrzucony w głosowaniu. Za było 9 radnych w tym 6 z klubu PiS, przeciw minus 24 przedstawicieli koalicji obywatelskiej. Okrzyki i gwizdy. Z balkonu zrzucano papier toaletowy na ogłoszenie wyników głosowania przez przewodniczącego Marcina Gołaszewskiego. Strajkujący zareagowali obraźliwymi okrzykami i gwizdami. Akcję protestacyjną kontynuowano przez ponad 5 godzin. Do końca posiedzenia Rady Miejskiej. Z balkonu zrzucano papier toaletowy na radnych, otworzano też dźwięk syreny. Apele przewodniczącego o uszanowanie pracy samorządowców nie przyniosły rezultatu. Strajkujących nie zniechęcały też wielokrotnie ogłaszane przerwy. Z informacji lokalnych mediów wynika, że w czwartek protestujący zablokują rondo Solidarności w godzina 15-16.